to jedna z najbardziej tragicznych ofiar reżimu generała Wojciecha Jaruzelskiego. To jest także swoisty symbol, jak okrutni byli funkcjonariusze. Był człowiekiem, który wskazał młodzieży drogę walki o wolność w Polsce. 17 maja 1964 roku urodził się Grzegorz Przemyk, maturzysta zakatowany przez milicję obywatelską. Grzegorz Przemyk został aresztowany 14 maja 1983 roku, a następnie śmiertelnie pobity w komisariacie na warszawskim Starym Mieście. Grzegorz Przemyk był początkującym poetą. Ksiądz Jan Twardowski, który miał okazję spotkać go za życia, napisał wówczas: rodzi nam się poeta. Być może gdyby Grzegorz Przemyk nie został zamordowany, byłby dzisiaj cenionym poetą, znanym nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Człowiek, który nie zasługiwał na takie potraktowanie. Młody maturzysta, człowiek, który cieszył się przede wszystkim z tego, że zdał szczęśliwie maturę. To był stan wojenny, więc władzy taka radość, taka spontaniczność nie mogła się podobać. Został zatrzymany wraz z kolegami, między innymi Cezarym Filozofem, na Starym Mieście. Został zatrzymany przez milicjantów, a następnie ciężko pobity na jednym z warszawskich komisariatów. Okazało się, że potrzebna jest natychmiastowa pomoc. Grzegorza zawieziono do szpitala i zoperowano. Okazało się, że miał bardzo ciężkie obrażenia wewnętrzne, rozerwany przewód pokarmowy. Dwa dni później, w wyniku doznanych obrażeń, zmarł. Jego śmierć wstrząsnęła Polską. Pogrzeb Grzegorza Przemyka przerodził się w wielką manifestację przeciwko reżimowi generała Wojciecha Jaruzelskiego. Komunistyczne władze od początku chciały zatuszować tą zbrodnię. Winowajcami mieli być sanitariusze, którzy wieźli Grzegorza Przemyka na pogotowie. Sanitariusz Marek Wysocki został oto oskarżony i skazany. Wymuszono na nim zeznania, bo przecież przyznał się, że niechcący nadepnął na Grzegorza leżącego, tylko dlatego, że straszono, że zostanie jego rodzina także potraktowana specjalnie. Zachowała się nawet notatka, odręczna notatka generała Czesława Kiszczaka, który wskazywał na to, że jedyni, którzy mieli być uznani za winnych, mieli to być właśnie sanitariusze. Faktyczni sprawcy tej zbrodni, milicjanci, zostali bezkarni. Przez całe lata toczono różnego rodzaju procesy już w wolnej Polsce, w III Rzeczypospolitej, aby tę sprawę wyjaśnić, aby pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy pobili na śmierć Grzegorza Przemyka. Sprawą śmierci Grzegorza Przemyka zajmowała się prokuratura i Instytut Pamięci Narodowej. Ale główny sprawca tej zbrodni nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Sąd uznał, że zbrodnia uległa przedawnieniu. Nigdy tak naprawdę nikt nie odsiedział z tych, którzy byli winni, nie odsiedział swojej kary za tą brutalną śmierć Grzegorza Przemyka. Tak naprawdę do dziś nie wiadomo, dlaczego zginął Grzegorz Przemyk, dlaczego został zamordowany. Być może miało to związek z aktywnością jego matki, poetki Barbary Sadowskiej, która działała w Prymasowskim Komitecie Pomocy i która współpracowała z Solidarnościowym Podziemiem. Sąd już III Rzeczpospolitej nie przyjął twierdzenia, iż właśnie Grzegorz został pobity za działalność matki. Twierdzono, że w ogóle jakby nie bardzo wiedzieli milicjanci bijący, że to jest syn działaczki opozycyjnej. To jest oczywistą nieprawdą.